Cześć, witamy w kolejnym odcinku Gradania. Zgodnie z obietnicą pokażemy Wam dodatek do Spartacusa. Dodatek rozszerzający grę do 6 graczy, co w tym niewielkim pudełku się znajduje. Na początek otrzymujemy więcej kart oczywiście, czyli mamy nowe 31 kart marketu i pojawiają się tam nowe rzeczy. Otrzymujemy 55 nowych kart intrygi, czyli to mocno rozszerza rozgrywkę. Mamy nowe karty intrygi, mają one dwie nowe zdolności, które za chwileczkę powiem. Mamy dwa nowe domy, czyli pojawiają się dwie nowe plansze dla graczy. Jest to dom Varinius oraz dom Sepius, też za chwileczkę o nich powiem. Oczywiście dostajemy nowe tokeny, nowe pieniążki, 26 nowych kostek, bo rozszerza się rozgrywka i dwie nowe figurki kreatorów. Co ważne, jakie ważne zmiany są w dodatku? Po pierwsze, mamy dwa nowe domy, jest to dom Sepius, bardzo ważne. Oba domy nie mają finishera, czyli nie ma możliwości zrobić czegoś, żeby otrzymać punkt wpływu. Oba domy mają dosyć mocne zdolności, natomiast jak powiedziałem, nie mają finishera. Sepius akurat może od swoich gardów wykorzystywać, czyli tapować ich po to, żeby zwiększyć wymagania dla innych graczy, jeżeli chcą zagrać z kim. No to i druga rzecz, w momencie kiedy jakiś dominus zbierze pieniądze z banku, Sepius otrzymuje zawsze 1 złota. I Varinius, bardzo mocne dwie zdolności. Pierwsza zdolność jest taka, że może poprosić podczas fazy intrygi o wspomożenie go, bo brakuje mu tam punktów wpływu. Jeżeli dominus, którego poprosi o to, odmówi, tamten dominus otrzymuje minus jeden punkt wpływu. Czyli tak jakby wymusza na innych graczach wspomaganie go. I druga jego możliwość to jest to, że może zatapować sobie trzy gardów, żeby z discarda wyciągnąć sobie garda, czyli de facto tych gardów może mieć na ręce bardzo, bardzo dużo, jak się tam dobrze potem to zakombinuje. Także to są dwóch nowych dominusów, którzy wchodzą w rozgrywce. Jakie zmiany najważniejsze? Po pierwsze, w kartach intrygi mamy dwie nowe karty i są to karty, które mają zamiast wymogu punktowego, mają strzałkę w górę lub strzałkę w dół. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli chcemy zagrać taką kartę, to możemy zagrać kartę ze strzałką w górę na dominusa, który ma więcej punktów wpływu niż my go posiadamy. Natomiast znaczy my musimy mieć więcej niż dominus, na którego zagrywamy, czyli powiedzmy ja mam 7, ktoś ma inny 5, mogę zagrać tą kartę. No i strzałka w dół działa odwrotnie, czyli ja muszę mieć mniej punktów wpływu, aniżeli dominus, na którego będę zagrywał tą kartę. Czyli to jest pierwsza zmiana, która tutaj się wprowadza. Druga zmiana to jest tak zwany Primus. Primus, mamy taką kartę, która się nazywa Spektakl Krwi i Śmierci. I oprócz tego mamy też drugą rzecz, ale za chwilę też o tym powiem. Ta karta umożliwia zrobienie podczas fazy areny tak zwanego Primusa. Primus polega na tym, że do walki zapraszamy nie dwóch, a czterech gladiatorów, których dzielimy na dwie drużyny i te dwie drużyny ze sobą mocno walczą na tej arenie. Drużyna, która wygrywa, oczywiście otrzymuje wszelkie rzeczy zgodnie z tym, jak to wyglądało wcześniej. Natomiast walka jest bardziej dynamiczna, bo więcej się dzieje, bo jest czterech graczy podzielonych na dwa zespoły. Co ważne, organizator Primusa, oprócz tego, że otrzymuje punkt wpływu, to otrzymuje dodatkowy punkt wpływu za to, że tego Primusa zorganizował. No i oczywiście, jeżeli bierze w nim udział i wygrał, otrzymuje kolejny punkt wpływu, także ta organizowanie Primusa umożliwia tak naprawdę zrobienie trzech punktów wpływu za jednym zamachem, czyli za organizację areny, za bycie hostem, za zrobienie Primusa i za ewentualnie wygranie go. Co też ważne, żeby zagrać Primusa, trzeba mieć 10 punktów wpływu. Jeżeli ma się mniej, nie można grać, nie można podczas fazy areny organizować Primusa. Ta karta umożliwia to, że mogę zagrać na kogoś tą kartę i zmusić go do tego, żeby tego Primusa zagrał, czyli jakby można złamać ten nakaz posiadania 10 punktów wpływu. Co jeszcze ważne, w markecie pojawiają się nowi gladiatorzy, na przykład Ashur, który był w podstawce, wypada, wpada nowy, który
dał dodatek. I ci nowi gladiatorzy mają różne nowe zdolności, ale bardzo ważną zdolnością jest tak zwana zdolność Trichery. Trichery to zdolność, której jeżeli taki gladiator bierze udział w Primusie, może zdradzić i przejść do drużyny przeciwnej. Czyli tak naprawdę może wyjść sytuacja taka, że walczymy sobie dwóch na dwóch, Aszur nie wiem, deklaruje, właściciel Aszura deklaruje, że przychodzi do drużyny przeciwnej i walczymy sobie trzech na jednego. Co też fajne w Primusie, mogą walczyć przeciwko sobie gladiatorzy jednego gościa, czyli jeden dominus wystawia dwóch gladiatorów i oni walczą przeciwko sobie. Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko, co wprowadza dodatek, czyli tak jak powiedziałem, nowe karty marketu, nowe karty intrygi z nowymi zdolnościami. Najważniejsza rzecz Primus, możliwość grania do sześciu, czyli dwa nowe domy, czyli Varinus i Sepius. Pudełeczko niewielkie, tak naprawdę to jak widzicie, wielkość pudełka jest dopasowana do wielkości planszetki dla graczy. Co myślimy na temat dodatku, bo już co myślimy na temat gry wiecie, także co myślimy na temat dodatku do gry Spartacus. Zapraszam Was do posłuchania naszego podcastu, a na razie to tyle i dziękuję za obejrzenie filmiku.